tulipany to jedne z najpiękniejszych kwiatów wiosny. Zresztą jeden z jej symboli. Zachwycają barwami, zachwycają kształtami. Pochodzą tak naprawdę ze środkowej Azji, chociaż kojarzymy tulipany głównie w tej chwili z Niderlandami, z Holandią, ale przywędrowały właśnie do Niderlandów kilkaset lat temu i zachwyciły Holendrów. Zresztą zachwycają nas wszystkich do dzisiaj. Holendrzy w połowie XVII wieku przeżyli tulipanową gorączkę, tak zwaną tulipomanię. Tak zachwycili się tulipanami, że płacili niebotyczne kwoty za pojedyncze cebule tulipanów, bo tulipan to oczywiście roślina cebulowa. Tulipany, aby kwitły u nas na wiosnę, musimy posadzić jesienią do gruntu. Sadzimy cebule, które ukorzeniają się, zimują w gruncie, muszą się przechłodzić i wiosną zakwitają. Zakwitają pokazując swoją barwę, swoje różne kształty kwiatów. Mamy tulipany pojedyncze, mamy tulipany pełne, mamy liliokształtne, mamy papuzie fryzowane, tych odmian jest bardzo dużo. Botanicy określają, że mamy 120 dziko rosnących gatunków tulipanów, ale odmiany wyhodowane przez człowieka liczone są w tysiące. Dlatego na potrzeby tak ogromnej liczby odmian tulipanów stworzono międzynarodową klasyfikację ogrodniczą tulipanów. I właśnie mamy tam 15 różnych grup klasyfikacyjnych, gdzie mamy tulipany, odmiany tulipanów podzielone na tulipany pojedyncze wczesne, pojedyncze późne. I tak jak już wspominałem, są też tulipany papuzie, są pełne. Pełne też dzielimy na wczesne i późne. Mamy też nawet tulipany zielonokwiatowe, które mają kwiaty w barwie zielonej albo zielonej zmieszaną barwę z innymi barwami kwiatów. Pomimo tego, że mamy taki ogrom odmian, to tak naprawdę wciąż hodowcy tworzą nowe kreacje i wciąż powstają nowe odmiany. Takie jest zapotrzebowanie rynku. Ciągle chcemy nowości. Chcemy nowości do ogrodu, chcemy nowości w bukietach i w aranżacjach florystycznych. Stąd wciąż jest taka potrzeba tworzenia nowych odmian, które znowu będą inne, które będą czymś różniły się od pozostałych. Albo barwą, albo kształtem kwiatów. Czasami też barwne są liście. U wielu tulipanów, zwłaszcza tych botanicznych, wcześniej kwitnących niskich tulipanów z grup botanicznych, takich jak Kaufmanniana, Fosteriana, Greigi, one mają często prążki, paski na liściach, więc są również ich liście ozdobne. I dekoracyjne są również wtedy, kiedy jeszcze nie kwitną, albo wtedy, kiedy już przekwitną. W ogrodach i na plantacjach tulipanowych musimy też sprawdzać zdrowotność tych kwiatów. Przede wszystkim tulipany są podatne na infekcje wirusowe, więc musimy sprawdzać, czy nie są zawirusowane. I te wszystkie rośliny chore, porażone wirusami, usuwamy z plantacji. Bardzo ciekawym i takim specyficznym dla tulipanów zabiegiem jest tak zwane ogławianie. To znaczy, że obrywamy kwiaty tulipanów, same kwiaty, pozostawiając pęd i liście, aby dalej asymilowały i odżywiały cebule przybyszowe. Po to, żeby plon cebul był dobrej jakości i żeby był duży. To jest postępowanie bardzo ważne na plantacji produkcyjnej, gdzie reprodukujemy cebulę, gdzie tutaj naszym celem i naszym plonem jest cebula. Ale pamiętajmy, że również w naszych ogrodach, jak zcinamy kwiaty do wazonów, to ścinajmy je tylko z jednym liściem,
po to, żeby zostawić pozostałe liście do asymilacji, żeby one mogły odżywiać te cebule przybyszowe, które potem latem wykopiemy. Albo jeżeli zostawiamy cebulę w ogrodzie na rabacie na kilka lat bez wykopywania, to żeby tam przyrastały te cebule i żeby nam się ta nasza kępa, grupa roślin na rabacie powiększała i żeby było ich coraz więcej, żeby były dorodne i okazałe.